Cześć, ja nazywam się Aleksandra Frontczak-Biś, jestem osobistą stylistką i autorką trzech książek. Pierwsza z nich to Ubierz się w kolor, tajniki analizy kolorystycznej, druga to Jak ubrać się do pracy, biznesowy dress code dla kobiet i trzecia Znajdź swój styl. Od 2011 roku wykonuję analizy kolorystyczne, czyli pomagam odnaleźć swoim klientom ich profil kolorystyczny, ich paletę kolorystyczną, ich typ urody. Jak znaleźć taki swój typ urody? Jak nazwać siebie jednym z typów kolorystycznych? Tutaj ja powiem, że pracuję na 12 typach urody. Sprawa jest prosta. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich samodzielnie, drugi to ze specjalistą, czyli z kolorystą, wizażystą czy stylistą. Jeżeli chodzi o szukanie kolorów samodzielnie, potrzebujesz mieć dwie rzeczy. Potrzebujesz mieć wiedzę teoretyczną i doświadczenie empiryczne, czyli testy, przeprowadzić po prostu testy kolorystyczne. Gdzie znaleźć wiedzę? Przede wszystkim w mojej książce Ubierz się w kolor, tajniki analizy kolorystycznej oraz na moim blogu dostępnym na stronie www.kodstylu.pl. O co chodzi z tym doświadczeniem kolorystycznym? No, należy te kolory testować. To znaczy, że powinnaś zebrać wszystkie próbki kolorystyczne, jakie masz w domu, swoje ubrania, ewentualnie ubrania innych członków rodziny i po prostu przykładać je do twarzy, żeby sprawdzać, jak prezentujesz się w danym typie urody. Jeżeli połączenie wiedzy teoretycznej odnośnie typu urody i wiedzy tego, jak wyglądasz w danych kolorach, niestety nic Ci nie mówi, dalej nie potrafisz sobie z tym poradzić, to możesz skorzystać właśnie z usługi analizy kolorystycznej. Jak zrobić to ze mną? Również możesz to zrobić na dwa sposoby. Stacjonarnie. Ja pracuję najczęściej w Gliwicach. Tutaj zapraszam moich klientów do mojego gabinetu, gdzie przeprowadzamy analizę kolorystyczną taką stacjonarnie, ale też przeprowadzam analizy kolorystyczne online. Na czym polega taka usługa online? Sprawa jest bardzo prosta. Potrzebujesz, żebyś zrobiła sobie kilka zdjęć, a właściwie można powiedzieć kilkanaście, wszystkie wytyczne, jakie zdjęcia, jak je zrobić, co jest potrzebne oraz kilka pytań, na które należy odpowiedzieć, jest na mojej stronie kodstylu.pl w dziale oferta analiza kolorystyczna, także tam możesz się z nimi zapoznać. Gdy przesyłasz do mnie zdjęcia, ja wtedy z nimi pracuję, szukam za pomocą programu kolorystycznego, za pomocą właśnie takich próbek kolorów, czyli tutaj nie przykładamy żywych kolorów, tylko przykładamy kolory takie za pomocą programu kolorystycznego, za pomocą takiego programu w komputerze, szukam Twojego typu urody. Gdy już go znajduję, wrzucam wszystkie najważniejsze informacje, porady, instrukcje do prezentacji i taką właśnie interaktywną prezentację otrzymujesz ode mnie na maila. Także sprawa jest bardzo prosta. Podsumowując, analizę kolorystyczną możesz samodzielnie zrobić. Jeżeli nie masz ochoty, nie masz możliwości, czasem po prostu Ci się nie chce, wtedy zapraszam na kodstylu.pl do działu oferta. Oczywiście, gdy już mam Twoją uwagę, zaproszę Cię jeszcze w inne miejsca. Oprócz tego, że do oferty, to również na mojego bloga dostępnego na tej samej stronie kodstylu.pl, ale też zapraszam Cię na Facebooka oraz na moje konto na Instagramie. Na Facebooku znajdziesz mnie na facebook.com/kodstylu, a na Instagramie oczywiście jako po prostu osobista stylistka. Także do zobaczenia albo w mediach społecznościowych, albo na moim blogu, albo podczas analizy kolorystycznej.